W radioterapii, podobnie jak w obszarze terapii lekowej, dokonuje się widoczny postęp. Coraz bardziej zaawansowane technologie pozwalają na bardziej precyzyjne i skuteczniejsze leczenie pacjentów onkologicznych. Czy pacjenci w Polsce mają dostęp do tych metod, do tych terapii, do podobnego standardu leczenia jak ich sąsiedzi w pozostałych krajach europejskich? Jakie korzyści przynosi stosowanie innowacyjnych technik radiochirurgii? To jest największa skuteczność napromieniowania komórek nowotworowych przy równoczesnym zachowaniu dobrej jakości życia po leczeniu, czyli jak najmniej skutków ubocznych tego napromieniania. I co chcielibyśmy, żeby radioterapia nam tutaj dała w ramach nowoczesnych technik? Krótszy okres naświetlania, silniejsza dawka promieniowania, precyzyjnie skierowana na guz, po to, żeby oszczędzić sąsiednie zdrowe tkanki. Następnie skrócenie okresu leczenia. Na przykład przy zastosowaniu noża cybernetycznego zamiast konwencjonalnej radioterapii można zamiast 40 frakcji napromieniania, które odbywa się w ciągu 56 dni, wystarczy od 1 do 5 zabiegów co drugi dzień w okresie 9 dni. To jest takie wymierne wyliczenie. I teraz, jeśli spojrzymy na taką możliwość w okresie epidemii, to pacjent nie będzie musiał się pojawiać w zakładzie radioterapii w ciągu 56 dni 40 razy. O tyle zwiększa się ryzyko. Oczywiście nie da się tego zastosować wobec wszystkich pacjentów. Niemniej część, gdyby był dostęp do noża cybernetycznego we wszystkich ośrodkach, to można by było skrócić, ograniczyć te wizyty. Ale to jest niezmiernie ważne. Możliwość zastąpienia promieniowaniem zabiegu chirurgicznego. Efekt może być równoważny, oczywiście, jeśli są takie zalecenia. Za pomocą metod tak zwanej punktowej radioterapii, czyli wycelowania dokładnie w tą zmianę nowotworową, przy pomocy radioterapii stereotaktycznej można nawet zniszczyć zmiany przerzutowe, jak na przykład w węzłach chłonnych czy w kościach. Niesamowite możliwości bez krwawych, inwazyjnych zabiegów. Niestety osiągnięcie tych celów zależy od zakupu odpowiednich urządzeń. Na jakie urządzenia czekają pacjenci? Takie, które w tej chwili są dostępne w Europie. To jest CyberKnife, inaczej nóż cybernetyczny, zrobotyzowane urządzenie do innowacyjnej mikroradiochirurgii. Polega to na precyzyjnym planowaniu, a na dodatek możliwości korekty napromieniania w trakcie zabiegu z równoczesną ochroną sąsiednich tkanek wrażliwych na promieniowanie. To jest CyberKnife. Takich urządzeń w Polsce w tej chwili chyba są 3 albo 4. W takich najbardziej wiodących ośrodkach w Polsce, ośrodkach onkologicznych. Innym takim urządzeniem, które przynosi podobny efekt, to jest tomoterapia.
To jest zaawansowany technologiczny akcelerator do precyzyjnej radioterapii z modulacją intensywności wiązki promieniowania. Nic innego jak aparat, który łączy funkcjonalnością cechy aparatu terapeutycznego, czyli radionapromieniania oraz tomografu komputerowego. I przy odpowiednim zaplanowaniu można niezwykle precyzyjnie trafić wiązką w nowotwór. No, w takich miejscach, gdzie nawet operacja chirurgiczna jest trudnością wielką. No i została nam protonoterapia, jedna z najskuteczniejszych sposobów walki z nowotworem. Ona się różni tym, że używa się wiązkę protonów do niszczenia nowotworu. To tak działa, że przechodząc, wiązka protonów przechodzi przez ciało i nie uszkadza po drodze innych tkanek. Precyzyjnie nakierowana na nowotwór niszczy go. Do czego to jest potrzebne? Po pierwsze tak, do zwalczania nowotworów u dzieci. U dzieci to jest bardzo ważne, bo jeśli się uszkodzi jakieś inne tkanki, inny narząd, to wiadomo, że dziecko dopiero rośnie, rozwija się. Mogą być bardzo poważne problemy rozwojowe w przyszłości. Więc byłoby idealnie, gdyby nowotwory u dzieci można było w ten sposób zwalczać. Niestety, my mamy w Polsce jeden ośrodek protonoterapii w Bronowicach. On jest poza strukturami medycznymi, bo on jest zlokalizowany w Instytucie Fizyki Jądrowej i to powoduje utrudnienia że tak powiem, w świadczeniu tej usługi dla pacjentów, ale tu już nie będziemy wchodzić w szczegóły. W czym rzecz obecnie? Więc w Europie w tej chwili tworzy się sporo ośrodków protonoterapii, bo się w międzyczasie nieco zmieniła technologia. Eksperci mówią, że to jest taki kompaktowa protonoterapia, tańsza nieco i nie potrzebuje wielkich powierzchni pod zabudowę. Także o tyle będzie łatwiej, żeby przekonać decydentów do tego, że warto sfinansować. W Polsce potrzebne by były trzy takie ośrodki, bo się planuje, że minimum to jest jeden ośrodek na 10 milionów populacji. Licząc, że 2% pacjentów kwalifikuje się do tego zabiegu. No, jest to leczenie kosztowne, ale niezwykle opłaci się w wydatkach na leczenie późniejszych. Nie będzie komplikacji w postaci jakichś skutków ubocznych. Chciałam powiedzieć, ponieważ ja jestem z Poznania, bardzo związana z Wielkopolskim Centrum Onkologii, chciałam powiedzieć, że w 2016 roku eksperci z tego ośrodka stworzyli pionierski raport pod tytułem Strategia rozwoju protonoterapii w Polsce. No, minęło już parę lat i nic się z tym nie działo. Tymczasem minister powołał zespół do ministra zdrowia do opracowania strategii rozwoju protonoterapii w Polsce i mamy nadzieję, bo jeden z głównych ekspertów Wielkopolskiego Centrum Onkologii jest członkiem tego zespołu, więc miejmy nadzieję, że uda się przekonać, że Poznań, zważywszy na to, że leczy rocznie ponad 6 tysięcy
pacjentów radioterapią ma bardzo duże doświadczenie, jest doskonale wyposażony w nowoczesne urządzenia, stosuje te techniki, że on się znakomicie legitymizuje do tego, żeby w tym Poznaniu ten ośrodek powstał. Jest nawet już działka pod zainstalowanie tego budowy i zainstalowanie tego ośrodka. W pobliżu Centrum Onkologii, więc pacjenci nie będą musieli gdzieś tam daleko krążyć po Polsce. Natomiast założenie jest takie, żeby pacjenci z zachodniej Polski nie musieli jeździć do Krakowa, tylko będą mieli w Poznaniu taki ośrodek. No i na zakończenie chciałam powiedzieć, że wspólnie pacjenci onkologiczni się martwią o to, że na skutek przekształcenia tego narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w Narodową Strategię Onkologiczną gdzieś zniknęła możliwość finansowania zakupu urządzeń. I będziemy musieli bardzo dużo wysiłku włożyć w to, żeby ten system wrócił. W przeciwnym razie nie zdołamy ani zachować tej dynamiki postępów w centrach onkologii, ani nie będziemy mogli wymienić już tych zużytych akceleratorów, trzeba kupić nowe, bo dopiero nowe przyspieszacze liniowe dadzą nam możliwość wykorzystania tych wszystkich nowoczesnych urządzeń do radiochirurgii, do tych stereotaktycznej radioterapii. Także mam nadzieję, że wyłuszczyłam tutaj wszystkie te najważniejsze problemy. I chciałam podkreślić jeszcze to, że w prognozach, już nawet nie polskich, a europejskich, na ten rok, ale ten rok jest zupełnie nietypowy. Mieliśmy mieć w Polsce ponad 196 tysięcy nowych zachorowań na raka i 118 tysięcy zgonów. Tak wynikało z Europejskiego Systemu Informacji o Nowotworach. Raport był wykonany, prognoza była wykonana na zlecenie Komisji Europejskiej. Także jeśli nie przygotujemy się do tej liczby chorych, a będzie ich więcej i w bardzo zaawansowanych stadiach, bo się nie leczą, tylko boją się, trudno się dziwić zresztą. Więc bez tego nie damy, nie, centra onkologii nie będą w stanie sobie poradzić z taką liczbą chorych. To by było na tyle. Dziękuję.